Nie wiem, jak zgodnie z tutaj z tradycją, czy wprowadzamy nową, postaramy się tutaj uczestniczyć. Na pewno ktoś ze sztabu, pewnie to zazwyczaj będę ja i ktoś z zawodników w konferencji takiej przedmeczowej. Zazwyczaj będzie to dzień przed meczem albo dwa dni, w zależności od tego, kiedy będziemy wyjeżdżać. Także jest przedstawiciel sztabu szkoleniowego, jest kapitan drużyny. Miło mi też poinformować Państwa, że Rafał został wybrany na kapitana drużyny. Także jest przedstawiciel nowych zawodników, którzy zasilili Jagiellonię Białystok, czyli jest Mateusz Piątkowski. Szykujemy się, ja może ogólnie powiem, startujemy do nowego sezonu, przystępujemy na pewno z dużym optymizmem, z zapałem pokazania tej nowej, młodej drużyny, bo dużo młodzieży zasiliło nasz zespół, jest kilka uzupełnień, jest które nabytki nowe okażą się wzmocnieniem, które uzupełnieniem to wszystko się okaże. Nie chcemy deklarować, ja już od razu powiem, jakichś celów wynikowych, bo wiadomo, że każda drużyna chciałaby w tej pierwszej ósemce się znaleźć, ale myślę, że nie ma tutaj co nie ma sensu niepotrzebnie wytwarzać dodatkowej presji na zawodnikach, bo nie są to budżety klubowe na miarę Legii czy Lecha Poznań, żebyśmy tutaj musieli jakieś składać deklaracje wynikowe. Na pewno, tak jak każdy, celem jest gra o mistrzostwo i będziemy grali w każdym meczu o zwycięstwo, może to jakiś frazes, ale myślę, że dużo jest w tych frazesach prawdy takiej żywej. I na kolejny mecz jest bardzo ważny dla nas z racji tego, że startujemy sprzedajemy tą nową drużynę, chcemy się pokazać z jak najlepszej strony. Na terenie na pewno niełatwym, jakim jest Zawisza Bydgoszcz, bo na pewno komplet będzie publiczności. Nie przeraża nas to, jest to Beniaminek i tak naprawdę dzisiaj trudno powiedzieć, czy bycie gospodarzem, czy gościem, co jest lepsze. Także myślę, że jeśli chodzi o słowa, to wystarczy. Chcielibyśmy przede wszystkim pokazać na boisku, a później to ewentualnie komentować. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. To może ja rozpocznę tym, że poprzedni sezon przyniósł Jagiellonii aż 45 straconych bramek. Ja myślę, że Pan również bardzo mocno zwrócił na to uwagę. Czy te wszystkie ruchy kadrowe, które w Jagiellonii nastąpiły, w gwarancjach trudno mówić, ale czy dają szanse duże na to, że Jagiellonia rzeczywiście nie będzie już tak często i tak czasami głupio tracić gol? Jak Pan to widzi po tych No po to robimy pewne korekty w składzie. W sumie odszedł tutaj obrońca też Handzel. Uzupełniamy to, co jest i chcemy w miarę młodych zawodników budować tą linię obrony, odbudowywać ją. I oczywiście pracowaliśmy nad tym, żeby tych bramek tracić jak najmniej, bo niewątpliwie była to bolączka. Nie chcę składać tutaj deklaracji, no ale zdecydowanie gra składa się z fazy obrony i z fazy ataku. Za tą fazę obrony również będzie odpowiadała cała drużyna i w ten sposób to nie jest tylko zadania dla linii defensywnych, ale dla całej drużyny, żeby umiejętnie się bronić i nie dopuszczać przeciwnika do stwarzania tych sytuacji. Także to jest cel też, jeden z celów, żeby poprawić tą grę w defensywie i po to też były robione transfery i te wzmocnienia typu Tosik, Baran mają ten cel jak gdyby przybliżyć do realizacji, a są też zawodnicy perspektywiczni typu Żebrowski, Strauss, którzy w przyszłości mają stanowić o sile defensywnej Jagiellonii. To jeszcze dopytam o Hugo Kacha i Aleksandra Bóry, którzy rundę wiosenną mieli wyjątkowo kiepską. Czy Pan uważa, że to był ich naprawdę jakiś taki wyjątkowo zły okres, czy rzeczywiście są to zawodnicy, którzy już Jagiellonii za bardzo w ogóle nie pomogą? Skoro zostali, to myślę, że jednak widzi Pan w nich wartość odpowiedzi. No właśnie, ładnie Pan tutaj zadaje pytania i sam na nie odpowiada, także mogę tylko skinąć głową. Czyli mieli po prostu zły
jakieś tam gorsze okresy. Nie, ja jestem daleki od oceniania tego, co było i nie było mnie przy tym, także trudno mi tutaj zawierać stanowisko, bo myślę, że to jest tam też mało etyczne, żebym ja tutaj oceniał to, co było. Zdecydowałem się i chciałem, żeby zostali wszyscy, cała ta kadra, która jest, bo myślę, i tak już jest za dużo tych ubytków w drużynie, a będą grali ci, którzy są i myślę, że swoją wartość i Hugo i Aleksis przedstawiają. Mają szansę do zaprezentowania się, poprawienia tego, co było źle. I nasza kadra jest cały czas otwarta. To nie jest tak, że selekcja już się zakończyła. Selekcja trwa cały czas i zawodnicy, którzy nie spełniają oczekiwań, będą odchodzić, a przychodzić najlepsi oczywiście w miarę naszych możliwości budżetowych w porozumieniu z akcjonariuszami. Także tu jest sprawa otwarta, ale myślę, że i tak tych ubytków było tak dużo, że nie było potrzeby, żeby już łatwo jest kogoś wyrzucić, czy na tym też polega, myślę, praca mojego sztabu szkoleniowego, żeby odbudować niektórych zawodników i pracować z potencjałem, który jest. A myślę, że już tu nieraz powtarzałem, że nie nastawiamy się na koncert życzeń i proszę mi kupić zawodnika takiego, bo też chcemy popracować i mieć satysfakcję z tego, że ktoś tam gra na lepszym poziomie niż to robił wcześniej. To zadam jeszcze pytanie, czy mam jedną. Z odpowiedzią. Postaram się nie odpowiadać, co mówisz teraz. Chodzi tym razem o napastników. Czy to, że Mateusz Wątkowski dzisiaj jest tutaj z nami na konferencji, to oznacza, że ma pewne miejsce w składzie na pierwszy mecz z Zawiszą? Czy też po obejrzeniu na jednym, ale jednak treningu na Bańczyka, ciągle jeszcze rozważa pan, kto będzie kłuć w Bydgoszczy? No jakoś go chcemy wciągnąć do pierwszego składu. No może konferencja mu pomoże, także... Wszystkie drogi są prowadzące do celu, są dobre. Jak odpowie bramkami, to no, nie da się ukryć, że jest to nasz napastnik numer jeden. Beckinbala jest z nami dopiero dzisiaj od rana. Także tak jak powiedziałem, już tak poważnie mówiąc, selekcja trwa. Zakontraktowany zawodnik z przyczyn formalnych nie mógł być wcześniej u nas. I myślę, że rywalizacja też, zatrzymaliśmy Janka Pawłowskiego, bo chcemy grać ofensywnie też i oczywiście nie chciałbym tutaj za dużo mówić, żeby później nie być łapany za słówka, bo to nie jest taka prosta sprawa, ale myślę, że samo to, że zatrzymujemy właśnie takich napastników, świadczy o tym, że gdzieś tutaj takiego stylu gry będziemy szukać. Dziękuję. Pytanie jeszcze o Nigę Załamidzę. Jaka jest z nim sytuacja? No jest coraz lepiej, także nie ma żadnych komplikacji. Za 3 tygodnie dojdzie do zespołu, do treningu z piłkami już na pełnych obciążeniach, także że wtedy, ale jeszcze trzeba tutaj chwilę poczekać. Każda ta przerwa reprezentacyjna to też będzie takie złapanie oddechu dla nas, bo pracujemy dopiero 3 tygodnie i też dla tych kontuzjowanych. Wczoraj zabieg rekonstrukcji więzadła w stawie skokowym przeszedł Modelski, także też na jakieś 2 miesiące zostanie wyłączony. Anika, wszystko jest na dobrej drodze. Jutro będziemy wiedzieli, jak sytuacja się przedstawia z Gajosem, bo prawdopodobnie też od przyszłego tygodnia dołączy do normalnych treningów, bo tutaj zabieg okaże się dopiero po badaniu dodatkowym USG, czy będzie konieczny, czy nie, czy to więzadło jest wydolne i utrzymuje staw stabilizacji, czy nie. Dobrze, panie trenerze. Myślałem, że to zawodnik. Jeszcze ja mam na chwilę. Wiem, że Mateusz Wilkowski zagra w pierwszym składzie, a ile znaków zapytania ma pan odnośnie 11 wyścigów? Żadnych. Wszystko mam. No zdecydowanie, już wiem to od dawna, także tutaj no nie wyobrażam sobie, żeby było, no wiadomo, że każdy trener ma kilka planów w głowie i w zależności od tego, jak drużyna reaguje, no ale trudno, żebym ja dzisiaj jeszcze nie wiedział, jaki będzie skład. Dobrze, jeszcze tak kolejne pytanie zadam odnośnie przeciwnika. Wiem, że niedawno żeście robili analizę Zawiszy. Mógłby pan coś powiedzieć na ten temat, podzielić się z nami, czym tkwi potencjał tego? No,
myślę, że tutaj nie jest to... Nie stosuję takich metod, żeby tutaj oceniać przeciwnika i odkrywać kart za bardzo, bo wszystko jest ważne, każdy szczegół jest ważny. Myślę, że Zawiszy problem... Zawiszy problem jest taki, że sama do końca nie wie, sam Zawisza nie wie do końca, na co stać tą drużynę, także jako Beniaminek też na pewno nie ma łatwego zadania i też myślę, że presja na nich jest dużo większa i tutaj, jeśli chodzi o mocne punkty, mają kilku zawodników bardzo dobrze rozwijających się, perspektywicznych, jak Masłowski, Wójcicki. Do tego zrobili kilka transferów, czy ciekawych, to się dopiero okaże. Nieźle wkomponował się Abbott w tą drużynę. Także my swoje wiemy, ale generalnie postaramy się tą swoją wiedzę jak gdyby przelać w czyny podczas meczu. No. Cieszę się, tutaj deklaracja co prawda padła ze strony trenera. Ja mam nadzieję, że to nie było wymuszone właśnie pytaniami od panu, bo już kilka takich padło. Natomiast dla mnie jest to na pewno nowość, bo po raz pierwszy będę miał okazję wyjść na boisko Ekstraklasy. Tak? Na pewno wielkiej presji z tego tytułu nie czuję, natomiast motywacja wewnętrzna jest ogromna i mam nadzieję, że przełoży się to w pojedynku sobotnim przeciwko Zawisze. A sposób gry ofensywny, jakie robi, możemy porównać to tylko do bloka na zamknięcie, to jest 13 bramek, czy to jest coś podobnego z tym w ofensywie, czy jednak musisz teraz szukać zupełnie nowych rozwiązań wraz z kolegami z wynikiem losu? To znaczy ciężko mi na to pytanie odpowiedzieć. Na pewno jest wiele elementów wspólnych, tak? Natomiast jest też trochę różnic pomiędzy stylem gry tamtego zespołu Dolkano Ząbki a stylem gry Jagiellonii, ten styl, który trener próbuje nam wpoić od dłuższego czasu. No ja też nie chciałbym tak do tego poprzedniego sezonu wracać, bo historię gdzieś można znać, natomiast nie powinno się nią żyć, tak? I dlatego staram się raczej koncentrować na tym sezonie i mam nadzieję, że to będzie równie udany sezon jak poprzedni. Czyli 15 bramek zadowoliłeś? Znaczy ja tutaj mam oczywiście jakieś cele, które sobie założyłem dotyczące liczby bramek, natomiast nie ukrywam, nie chcę ich gdzieś tam publicznie ogłaszać. Na pewno będę chciał potwierdzić to, że jestem wartościowym piłkarzem, potrafiącym strzelać bramki, którego gra może przynieść zespołowi wymierne korzyści. Dobrze, jeszcze mam pytanie właśnie do Mateusza odnośnie, ja wiem, że widziałeś, że historią nie można żyć, ale w ubiegłym sezonie zdarzało się grać przeciwko Zawiszy, prawda? Jak to sądzisz? Zgadza się, to był zespół, z którym dwukrotnie rywalizowaliśmy, raczej z sukcesem, bo w pierwszym meczu nawet udało mi się zdobyć bramkę przeciwko na ich terenie. Chciałbym, żeby ta sytuacja się powtórzyła. Niestety nie udało nam się wywieźć korzystnego zwycięstwa do samego końca, bo w doliczonym czasie Zawisza doprowadził do wyrównania. U siebie natomiast wygraliśmy z tym przeciwnikiem. Nie ukrywam, że sporo zawodników, którzy biegną w zespole Zawiszy w sobotnim meczu z nami i przeciwko nim grałem, dlatego myślę, że powinno być dobrze. Ale może pan teraz tak ogólnie, jak się pan czuje jako następca Tomasza Frankowskiego, jaka to jest odpowiedzialność? Jak pan podchodzi do tej roli kapitana? Znaczy, na pewno czeka mnie ciężkie zadanie odnośnie kapitanowania. Nie przywiązuję do tego jakiejś takiej znaczącej wielkiej roli, bo wiadomo, że Tomek, który tutaj wcześniej był jak gdyby ikoną tego zespołu, ciężko będzie go zastąpić i
Ja tylko liczę na to, że swoją jak gdyby osobą będę potrafił wpłynąć w jakiś sposób na drużynę, czy też pomóc im w jakiś sposób osiągnąć cele, a także jakimś tam być łącznikiem między zarówno sztabem szkoleniowym, czy też tutaj zarządem klubu. Jeśli chodzi o zdrowie, czuję się bardzo dobrze, słoneczko świeci, także nie ma co narzekać. No. Panie Rafale, wiadomo, że przez długi czas Jagiellonia na wyjazdach radziła sobie różnie, znaczy nie była to najmocniejsza strona. Terminarz jest taki, że 4 mecze Jaga gra na wyjeździe. To ma jakieś znaczenie teraz, czy nie? Tak, jeśli chodzi o dwóch awarów zespołu. Nie, myślę, że czekaliśmy na ten sezon, czekaliśmy, może nie tak długo, bo przerwa była krótka, ale myślę, że tu wspólnie jesteśmy dobrze przygotowani do tych meczów wyjazdowych i liczę na to, że ta passa, którą mieliśmy, którą w jakiś tam sposób przerywaliśmy tam pojedynczymi wygranymi, pójdzie w górę i będziemy punktować zarówno u siebie, jak i na wyjeździe. Rafał, to trochę taka podróż sentymentalna do Bydgoszczy, do jednego z swoich ulubionych stadionów? Będę tam drugi raz, ale pierwszy rzeczywiście wspominam bardzo miło, bo wiadomo, że to był największy chyba jak do tej pory sukces Jagiellonii, Puchar Polski. Podróż sentymentalna na pewno w jakimś stopniu tak, ale trzeba o tym jak najszybciej zapomnieć, bo przeciwnik jest zupełnie inny i skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby zdobyć komplet punktów, a nie wspominać tam miłe momenty, które mogą być, jeżeli oczywiście zdobędziemy komplet punktów. Ta drużyna trenera Stokowca jest trochę inna od tych, którą znasz, czy zupełnie inna? Nie chcę w jakiś sposób tutaj porównywać zespołu, który jest teraz pod wodzą trenera Stokowca, a poprzednich trenerów, bo wiadomo, że trenera zawsze bronią wyniki. Jeżeli będzie dobra gra, będą wyniki, to trener zawsze będzie oceniany bardzo dobrze. Odwrotnie znowu, może być piękna gra, będziemy przegrywać i zawsze będą w jakiś sposób nie wiem, może nie wieszać psów, ale będą mówić, co z tego, że pięknie gramy, skoro nie ma wyników. I na pewno dążymy do tego, żeby połączyć to, grać ładnie dla oka, ale również i zwyciężać. Sponsorem Jaga TV jest Barter S.A., największy na Podlasiu importer i dystrybutor autogazu. Barter. Tankuj z nami.